Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Słyszymy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dzieje apostolskie spisane przez świętego Łukasza. Bierzemy do rąk życie człowieka. Nie bierzemy do rąk opowiadania o jakichś tam wydarzeniach, ale bierzemy do ręki życie człowieka. Człowieka, który każde z tych doświadczeń przeżył w sposób bardzo osobisty, bardzo tak indywidualnie. Kiedy czytamy, że święty Łukasz przebywał razem ze świętym Pawłem w 2 lata w Cezarei Nadmorskiej, kiedy był tam Paweł więziony, to przeżywamy 2 lata, dzień po dniu. Kiedy słyszymy, że święty Łukasz był przy Pawle, kiedy ten był w Rzymie, kiedy był więziony, to mówimy o kolejnych 2 latach, które dzień po dniu musiał spędzić, przeżywając je w bliskości wielkiego apostoła. Ale bierzemy do rąk życie konkretnego człowieka. To, co święty Łukasz opisał w swojej Ewangelii, ma być potwierdzeniem prawdziwości nauki, bo tak rozpoczyna się Ewangelia świętego Łukasza. Wszystko pisze ci, Teofilu, po to, żebyś przekonał się o prawdziwości nauki. Ale ta prawdziwość nauki to nie jest wiedza, którą Łukasz posiada, ale doświadczenie żywego Boga, które stało się w nim doświadczeniem spotkania kogoś, kto umarł i zmartwychwstał, kto jest obecny, kto zmienił całe jego życie. Jak słuchaliśmy tego pięknego fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, to ten list jest, ten fragment jest niesamowicie poruszający. Święty Paweł pisze o tym, że został przy nim tylko Łukasz, że wszyscy inni go opuścili z różnych powodów, ale że został z nim tylko Łukasz, a potem napisał święty Paweł: w mojej obronie nikt ze mną nie stanął. I to jest takie słowo, które dzisiaj słyszę jakoś w przedziwny sposób, tak? Znaczy, Łukasz był tak głęboko zjednoczony ze świętym Pawłem, że Paweł go trochę traktował tak jak siebie. Mówi: nikt ze mną nie stanął, nikt przy mnie nie stanął. Ta niesamowita miłość i jedność i przeżywanie razem tego, co Bóg dał, doprowadziła do tej bliskości, która znalazła odzwierciedlenie w każdym słowie spisanym poprzez świętego Łukasza. Bierzemy do rąk życie konkretnego człowieka, który oddał wszystko w ręce Boga, który poświęcił Jemu całe swoje życie, spisując to, co Bóg mu dał pod natchnieniem zobaczyć,
jako swoje działanie, jako prawdę, którą przeżył i doświadczył w swoim własnym życiu. I myślę, że to jest niesamowite dla nas dzisiaj, że zobaczcie, ludzie mogli oddać wszystko, co posiadali, wszystko, kim byli, na służbę Jezusowi, na służbę Ewangelii, nie zostawiając dla siebie nic. I dzisiaj rodzi się pytanie, patrząc na świętego Łukasza, na świętego Pawła, jak my piszemy Ewangelię, jak piszemy Ewangelię swoim życiem, zapisujemy karty spotkania z Jezusem w naszej codzienności, jak wygląda to głoszenie dobrej nowiny przez nas, przez to, co Bóg nam pozwala przeżyć. I tak sobie ciągle myślę o tym, że to moje zaangażowanie jest takie nikłe, takie małe, takie niepozbawione egoizmu, takie na pół gwizdka, takie bez głębokiego radykalizmu mojego życia. I może dlatego wiele razy to wszystko, co przeżywamy, jest takie smutne, takie nijakie, takie trochę tak, a trochę nie. I dzisiaj to słowo przychodzi i mówi, daj całe życie, daj wszystko, co posiadasz. Bądź gotowy rzucić na szale to, kim jesteś, żeby się przekonać o prawdziwości nauki, która została zawarta na kartach Ewangelii, na kartach Dziejów Apostolskich. I dlatego to słowo przychodzi do nas dzisiaj w taki sposób żywy. To jest słowo, które Bóg chce przeżywać dzisiaj razem z Tobą i razem ze mną. Kiedy nam pokazuje świętego Łukasza Ewangelistę, kiedy pokazuje nam świętego Marka Ewangelistę, ich spotkanie być może w Rzymie, o którym dzisiaj wspomniał święty Paweł w liście do Tymoteusza, to mówi o życiu, które dokonywało się w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj będziemy pisać Ewangelię. Będziemy pisać Ewangelię naszym życiem, tym, co Bóg dla nas przewidział, abyśmy mogli się rzeczywiście przekonać i innych przekonać o prawdziwości nauk, w które, mam nadzieję, naprawdę wierzymy. Amen.